Pan poseł Jacek Kurski. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Przy okazji tej poprawki należałoby zapytać, dlaczego nie uwzględniono słusznych roszczeń tych pracowników Stoczni Gdańskiej, obecnie prywatnego właściciela, którzy będą w ramach koniecznej restrukturyzacji zwolnieni, poddani również procesowi zwolnień masowych. To błąd i niesprawiedliwość tej ustawy. Ale ponieważ jest to ostatnia poprawka przy tej ustawie, być może czas na refleksję bardziej ogólną. Panie premierze, ceny w górę, żywność w górę, węgiel w górę, gaz w górę, kredyty w górę, pomostówki zabieracie, zapaść na polskiej wsi tragiczna, mleko po 50 groszy, gdy było po złoty 40 za naszych czasów, pszenica po 400, gdy była 730 za naszych czasów, a teraz jeszcze upadają polskie stocznie za pańskim przyzwoleniem. Panie premierze, ile jeszcze tego rodzaju cudów pan przygotował w naszej umęczonej ojczyźnie?